Słuchacie podcastu dla Wikipedii z serii Lasy Warszawy. Dzikie zwierzęta w Warszawie. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam serdecznie w kolejnej audycji na temat lasów miejskich w Warszawie. Temat się robi coraz ciekawszy, a do studia dzisiaj zaprosiłem dwóch rozmówców tym razem. Jest z nami pani Angelika Gackowska, tak jak poprzednio, pani zastępca dyrektora lasów miejskich Warszawa. Dzień dobry. Dzień dobry. I tym razem jest z nami również pan Robert Strong, który jest kierownikiem działu do spraw ochrony zwierząt w lasach miejskich Warszawa. Dzień dobry, witam serdecznie. I tematem, tak jak już słuchacze mogli przeczytać, są dzikie zwierzęta w Warszawie. To nie są tylko te na obrazkach, prawda, zwierzęta, bo tak coraz więcej też mamy dzikich zwierząt, które żyją w tych lasach. No bo las bez zwierząt to nie jest las, tak jak już rozmawialiśmy poprzednio, prawda? No i właśnie tutaj już na samym początku musielibyśmy trochę sprecyzować jakby kwestie dotyczące występowania zwierząt na terenach miasta stołecznego Warszawy, bo te zwierzęta oczywiście występują w lasach, bo to jest ich naturalne środowisko, naturalne miejsce, w którym one powinny występować, ale z racji tego, że na terenie Warszawy mamy bardzo dużo różnego rodzaju użytków zielonych, no to te zwierzęta występują również na tych terenach, prawda? Teren Warszawy to około 15% lasy, dodatkowo jakieś 10% to inne użytki zielone, czyli mamy 1/4 powierzchni miasta, która teoretycznie jest idealnym miejscem do tego, żeby występowały na niej zwierzęta dziko żyjące. Niemniej jednak zwierzęta z racji tego, że tak naprawdę no, na terenie Warszawy, na terenie miast nie grozi im jakby żadne niebezpieczeństwo. Mamy tak, po pierwsze, bardzo łagodne zimy. Po drugie, nie mają takich naturalnych wrogów na terenie miasta, niektóre z tych zwierząt. Jedzenie jest. Mamy bardzo dużą bazę pokarmową, prawda? Z racji tego wszystkiego, tak naprawdę tych zwierząt na terenie stolicy jest dużo i one występują właśnie nie tylko w lasach, ale pojawiają się w różnych miejscach. Czasami możemy je spotkać również na terenach zurbanizowanych. Dlatego też istnieje coś takiego, jak właśnie dział do spraw ochrony zwierzyny. Pracownicy naszej jednostki między innymi zajmują się interwencją dotyczącymi występowania i pojawiania się tych zwierząt dziko żyjących na terenach właśnie miejskich, więc zawsze, jeżeli mamy jakiś problem ze zwierzyną dziko żyjącą na terenie miasta, właśnie dostajemy my te zgłoszenia, my jeździmy w dane miejsce, przyjmujemy te zgłoszenia, interweniujemy, pomagamy mieszkańcom w przypadku, kiedy takie dzikie zwierzę pojawi się na terenie miasta. I często dostajecie zgłoszenia z Pałacu Kultury i Nauki, bo tam orły podobno mieszkają, tak? To znaczy tak, jeżeli chodzi o zwierzęta, nasz dział jakby i lasy miejskie zajmuje się przede wszystkim zwierzętami z gromady ssaki, prawda? Prowadzimy między innymi ośrodek rehabilitacji zwierząt, który zajmuje się ssakami, tymi gatunkami zwierząt się zajmujemy. Jeżeli chodzi o ptaki, to akurat ptasi azyl, czyli miejskie zoo w Warszawie, to właśnie ta jednostka zajmuje się ptakami na terenie miasta, więc te kompetencje są bardzo ściśle podzielone, a my zajmujemy się ssakami. A od kiedy funkcjonuje ten ośrodek rehabilitacji zwierząt? Ośrodek rehabilitacji... On jest w Wawrze chyba, tak? To jest... Tak, od niedawna jest w Wawrze, może nie od niedawna, bo od 2015 roku rzeczywiście ośrodek rehabilitacji zwierząt lasów miejskich Warszawa mieści się na terenie dzielnicy Wawer przy ulicy Korkowej 170A. Niemniej jednak początki jakby działalności to rok 2008. Pierwotnie siedziba ośrodka rehabilitacji zwierząt mieściła się w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie. Tam zaczynaliśmy jakby swoją pracę, swoją działalność. Oczywiście na początku na dużo mniejszą skalę. Teraz tych zwierząt, tej pracy jest zdecydowanie więcej z racji tego, że i zwierząt mamy więcej, prawda, i coraz więcej zwierząt przyjmujemy i to trochę i też jest tak, że no, coraz więcej osób wie, gdzie tak naprawdę dzwonić w momencie, kiedy takie dzikie zwierzę na terenie Warszawy się pojawi. No ale kiedy dzwonić, bo w sumie, tak jak pan mówi, to staje się dla nich też naturalnym środowiskiem. One nie czują się źle z nami, no bo ludzie też przestali reagować no, jakoś nieprzewidywalnie. Raczej no, w takim spotkaniu to człowiek się zaczyna bać takiego dzikiego zwierzęcia, no bo co zrobić, jak taki dzik wybiegnie nam na drogę, prawda? Zatarasuje tą drogę, no zatrąbić na niego, nie wiem, dzwonić po pomoc, czy co tutaj zrobić? Właśnie tutaj bardzo dużą rolę odgrywa edukacja ekologiczna, którą lasy miejskie również się zajmują, między innymi przy pomocy swojego Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej położonym w Lesie Kabackim. Jeżeli chodzi o to, co możemy zrobić w przypadku spotkania zwierzęcia, to najważniejsze, co możemy zrobić, to zachować spokój i starać się trzeźwo i racjonalnie ocenić sytuację. Ale żeby faktycznie poprawnie to zrobić, mieszkańcy no, powinni posiadać minimalną wiedzę na temat tego, w jaki sposób zwierzęta się zachowują w Warszawie,
że w ogóle w tej Warszawie występuje tak dużo i tak liczne gatunki zwierząt i co tak naprawdę nam grozi ze strony tych zwierząt, a co nie grozi, jest tylko wynikiem właśnie braku edukacji, braku świadomości. I teraz, jeżeli spotkamy jakieś dzikie zwierzę na swojej drodze, to przede wszystkim starajmy się zachować spokój i starajmy się przewidzieć, skąd to zwierzę się wzięło i dokąd zmierza. Jaki dlaczego, ma cel? Dlaczego te nasze drogi się przecięły? Bo możliwości jest kilka. Być może zwierzę przyszło do śmietnika, który jest na naszej posesji, niezabezpieczony, w którym jest pełno pysznych odpadków. I na przykład dziki bardzo, bardzo intensywnie przeszukują różnego rodzaju śmietniki w poszukiwaniu pożywienia. I jeżeli nasza działka nie jest, czy nasz dom nie jest solidnie ogrodzony, to faktycznie mogą wejść na posesję. Mogą wejść również na posesję w poszukiwaniu przepysznych cebulek, tulipanów albo innych roślin ogrodowych, czy na przykład warzyw, które właśnie obrodziły, czy na przykład owoców, które właśnie spadają z drzew jesienią i stanowią przysmak tych zwierząt. No to jeże, tak? Jeże oczywiście w bajkach tylko praktycznie jedzą owoce, bo w zasadzie są praktycznie w 100% mięsożerne, owadożerne przede wszystkim, ślimakożerne, ale właśnie takie dziki mogą wejść na naszą posesję po to, żeby się najeść. I oczywiście takie wtargnięcie w atachy dzików z młodymi, no będzie, oczywiście, że będzie budziło zrozumiały lęk, ale tutaj powinniśmy się zastanowić, czy przypadkiem sami tych zwierząt nie zachęcamy do bycia w naszej obecności, znaczy w naszej okolicy. Możemy spotkać lisa, który bardzo chętnie się karmi na przykład w takich miejscach, gdzie są dokarmione koty i korzysta z takich karmowisk dla dzikich kotów i po prostu czeka spokojnie razem z innymi kotami na to, aż przyjdzie opiekunka czy opiekun kotów i wysypie tam karmę. Możemy spotkać łosie i sarny i są to takie zwierzęta, które po prostu w naszym otoczeniu bytują. Łosie są gatunkiem migrującym i szczególnie wiosną i jesienią możemy spotkać te w bardzo różnych miejscach, ponieważ Warszawa przez to, że ma naprawdę bardzo dużo tych zielonych obszarów, które często stanowią ciągi migracyjne zwierząt. Na przykład Dolina Wisły jest bardzo takim popularnym ciągiem. Autostradą dla zwierząt, albo na przykład Lasy Bielańskie, czyli połączenie między Kampinosem a Doliną Wisły, to też jest kolejna autostrada dla zwierząt. Więc możemy te duże zwierzęta spotkać w bardzo bliskim sąsiedztwie. Nawet to są czasami bardzo zaskakujące spotkania. I niestety czasami takie spotkania kończą się smutno dla tych zwierząt, bo te zwierzęta spłoszone przez nas, przez nasze psy na spacerze, po prostu wpadają pod samochody, czasami zawieszają się na ogrodzeniach. No takie ogrodzenia, które są zakończone szpikulcami od góry, to praktycznie, no to jest zabójstwo dla takich zwierząt. To jest coś strasznego. A ogrodzenia, które również mają pręty metalowe rozstawione tak co kilkanaście centymetrów, też czasami stanowią pułapkę dla zwierząt, ponieważ zwierzęta się w nich klinują, więc już budując ogrodzenie wokół swojego domu, powinniśmy faktycznie pamiętać o tym, żeby ono było po pierwsze solidne, żeby niechciani sąsiedzi jednak nie mieli tam możliwości wejścia. Oczywiście nie jestem tutaj zwolennikiem pełnych ogrodzeń, bo warto mieć ażurową podmurówkę tak, żeby te drobne zwierzęta mogły się przemieszczać, ale też nie budujmy takich ogrodzeń, które będą dla nich śmiertelną pułapką, czyli jeżeli szczebelki czy sztachety, to gęsto rozstawione i na pewno nie używajmy ostrych zakończeń od góry tego ogrodzenia, gdzie zwierzęta mogą się po prostu zawiesić, zaczepić, porozrywać sobie brzuchy i umierać w męczarniach. To są takie najstraszniejsze interwencje, do których jeżdżą nasi pracownicy, a niestety takich interwencji mamy w roku co najmniej kilkadziesiąt. Więc to jest kilkadziesiąt zwierzęcych tragedii, takich no bardzo, bardzo drastycznych. Więc te zwierzęta są w naszej okolicy. My sami zachęcamy je do obecności obok nas, przede wszystkim dając im pokarm. Ale też często zwierzęta po prostu, my nie jesteśmy świadomi, że zwierzęta są w naszym otoczeniu, ponieważ większość z nich ma nocny tryb życia. I one uaktywniają się po zmroku i my po prostu ich nie widzimy. A faktycznie w Warszawie tych zwierząt mniejszych i większych jest bardzo duża ilość. Czasami na przykład mamy problem z bobrami, które zaczynają się osiedlać w jakimś kanale, który przepływa obok naszego osiedla czy naszej posesji, nagle zalewają nam wszystko, no budując tamy, robiąc to, do czego zostały stworzone. Możemy mieć problem z kunami, które zasiedlają nasze stropy, strychy, przygryzają nam kable w samochodach, więc tutaj Lasy Miejskie wychodzą naprzeciwko problemu z kunami, wypożyczamy klatki żywołowne do odłowienia tych zwierząt i zabieramy te zwierzęta. Szczury też chyba. Szczury też. No szczurami się nie zajmujemy statutowo, ale szczury faktycznie są bardzo dużym problemem i tutaj szczury też oczywiście korzystają z tego pokarmu, które my im zostawiamy. Więc no przede wszystkim chcąc unikać spotkań ze zwierzętami i chcąc unikać takiego niepotrzebnego ich oswajania, przede wszystkim powinniśmy zainteresować się tym, co zostawiamy w swoim otoczeniu i czy przypadkiem sami nie zachęcamy zwierząt do po prostu podchodzenia bliżej nas, ponieważ zwierzęta są bardzo mądre i
wykorzystają każdą okoliczność, żeby sobie po prostu ułatwić życie, więc no, zwróćmy uwagę na to, co tym zwierzętom oferujemy. No dobrze, ale myśląc w drugą stronę, to czy możemy jakoś pomóc tym zwierzętom? Czy możemy wystawić, nie wiem, jakiś karmik? Bo dla sikorkom się zostawia, prawda? Się zostawia, tak, ale... Ale czy tutaj jakiś ale można coś podrzucić? Generalnie zasadą, pierwszą zasadą dokarmiania jest to, że w zasadzie dokarmianie zwierząt dokarmia nasze ego. Niekoniecznie dokarmia zwierzęta, bo oczywiście nie ma zakazu dokarmiania zwierząt, o ile w ten sposób nie śmiecimy, nie zatruwamy tych zwierząt, wykładając im nieodpowiednią karmę, czyli na przykład słony lub spleśniały chleb, jakieś sfermentowane warzywa, czy na przykład zimą nie wyrzucamy im, powiedzmy, owoców, czyli czegoś, do czego one fizjologicznie nie są przygotowane, żeby spożywać taki pokarm o takiej porze roku, bo faktycznie wtedy robimy tym zwierzętom krzywdę i one albo źle się czują, albo chorują, mogą nawet umrzeć, więc nie, przede wszystkim pamiętajmy, czym dokarmiamy i oczywiście nie ma przeciwwskazań, żeby dokarmiać ptaki i cieszyć się ich obecnością w naszym ogrodzie czy na naszym balkonie, ale zawsze z tyłu głowy powinniśmy pamiętać, że w ten sposób preferujemy jakieś konkretne gatunki albo konkretną populację zwierząt, których i tak w naszym otoczeniu tak naprawdę nie brakuje, bo na przykład no, trudno jest, te karmniki, które my wykładamy dla ptaków, na przykład nie preferują wróbli. Nie pomagają wcale wróblom, a pomagają na przykład sikorkom, pomagają kosom, pomagają często krukowatym, pomagają gołębiom, więc no to... jest jakiś sposób, to, żeby... To nie jest tak, że my tak pomagamy sobie? Wszystkim. No właśnie, to jest problem w tym, co możemy, jaką mamy dostępność karmy, co możemy tym zwierzętom dać. My nie jesteśmy w stanie dać wszystkim tym zwierzętom takiej karmy, jaką one potrzebują, ale jest jeszcze ciąg dalszy tej historii. Nawet jeżeli pomożemy grupie zwierząt przetrwać zimę, to musimy się zainteresować, czy one, czy taka liczba tych zwierząt, gdzie jednak zima jest takim naturalnym regulatorem liczebności zwierząt i osobniki słabsze, chore po prostu nie przeżywają zimy. No to takie, znamy ten słynny problem łabędzi, tak? Które tak, nie odlatują. Czy te zwierzęta będą później w sezonie miały gdzie mieszkać? Czy na pewno w tym ośrodowisku, w którym one bytują, jest tyle miejsc lęgowych i tyle miejsc zdobywania pokarmu poza sezonem dokarmiania. Więc czy przypadkiem, musimy się zastanowić, czy my dokarmiając te ptaki, nie przenosimy problemu ich śmiertelności na pół roku do przodu. To więc tak to wygląda w przypadku ptaków. Jeżeli chodzi o zwierzęta duże, praktycznie nasze lasy są na tyle bogate w karmę dla zwierząt, a zwierzęta dzikie, czyli tutaj na przykład sarny, na których często się robi karmniki, przede wszystkim żywią się pędami. Roślinami takimi zielonymi, zdrowniałymi borówkami i pędami drzew i krzewów. I tego w naszych lasach jest pod dostatkiem. Więc one nie cierpią z głodu. Nie mówimy tutaj oczywiście o jakichś ekstremalnych warunkach, kiedy mielibyśmy pokrywę śnieżną wysokości metra i zalodzoną u góry, gdzie faktycznie te zwierzęta nie byłyby w stanie dogrzebać się do karmy. Ale w przypadku takich zim lekkich, jakie są w ostatnich latach, naprawdę nie występuje problem śmiertelności zwierząt spowodowanej brakiem karmy. Coś takiego w Warszawie nie występuje. Mhm. No ale żyjąc z tymi dzikimi zwierzętami w naszym otoczeniu, no często wydaje nam się, że trzeba im pomóc. I wtedy co? Można zadzwonić do ośrodka, rozumiem, tak? I w jakich sytuacjach ludzie dzwonią najczęściej? Tak, za każdym razem powinniśmy, kiedy spotykamy dzikie zwierzę i mamy wątpliwość, czy to zwierzę wymaga pomocy, powinniśmy zadzwonić i najłatwiej zadzwonić do Straży Miejskiej. Straż Miejska ma specjalny aparat środowiskowy, tak zwany ekopatrol. Numer kontaktowy do Straży Miejskiej to jest 986 i trzeba tam po prostu zadzwonić i zapytać, czy w sytuacji, którą się spotkało, oczywiście po dokładnym opisaniu tej sytuacji, faktycznie zwierzę potrzebuje pomocy. Mhm. W drugiej kolejności można dzwonić do pracowników Lasów Miejskich Warszawa. Są czynne całodobowe dwa numery interwencyjne. Numery oczywiście są podane na naszej stronie internetowej. Można pod te numery dzwonić i się poradzić lub zgłosić potrzebę jakiejś interwencji. Tak, jeżeli chodzi o ośrodek w ogóle rehabilitacji zwierząt, mamy często taki problem, że do naszej jednostki trafia bardzo dużo młodych zwierząt, szczególnie właśnie w okresie takim wczesnowiosennym, prawda? My często mówimy o takiej sytuacji, że dochodzi do porywania zwierząt, młodych zwierząt, prawda? Gdyż często okazuje się, że te zwierzęta młode, które trafiają do naszego ośrodka, wcale z tego środowiska naturalnego zabrane być nie powinny, prawda? Wynika to z różnych powodów. Między innymi wynika to z braku świadomości ludzi, braku odpowiedniej wiedzy na temat biologii tych zwierząt, a jednocześnie trochę źle pojmowanej empatii. My
często mamy taką tendencję do tego, że nadajemy zwierzętom bardzo ludzkie cechy, prawda? No jak znajdziemy sarenkę porzuconą w lesie, prawda, no taką malutką, no to wydaje się, że trzeba jej pomóc. Tak. Pierwsza myśl, która przychodzi nam do głowy, to jest od razu bierzemy, zabieramy i musimy coś z nią zrobić, musimy jej w jakiś sposób pomóc. I to jest bardzo błędne myślenie. Akurat jeżeli chodzi o ten konkretny gatunek, czyli o sarnę, matka takiego młodego koźlaka po prostu przychodzi do niego tylko na czas karmienia. W pozostałym okresie czasu ta matka właściwie, oczywiście obserwuje to zwierzę, ale z daleka, z ukrycia, prawda? A to zwierzę jest samo. Takie małe koźle na przykład, nie ma swojego zapachu, jest bezwonne, ma odpowiednie ubarwienie, dzięki czemu nie ściąga na siebie uwagi drapieżników. Obecność matki tak naprawdę powoduje tylko przyciąganie właśnie i większe prawdopodobieństwo wystąpienia właśnie pojawienia się drapieżnika w danej okolicy, prawda? Więc te zwierzęta wykształciły w sobie taki mechanizm obronny, który polega na tym, że matka po prostu trzyma się z daleka. Matka jest lepiej widoczna, ma swój charakterystyczny zapach, ściąga drapieżniki, a takie małe nie. A niestety ludzie często mają taką tendencję do tego, żeby jednak w pierwszym odruchu od razu bezrefleksyjnie brać to zwierzę, zabierać, no my mówimy o porwaniach młodych zwierząt, prawda? Żeby to jakby jak najbardziej pokazać. Aż tak, dlatego, że rzeczywiście tych zwierząt jest bardzo dużo, prawda? Duża część właśnie zwierząt, która w tym okresie wczesnowiosennym trafia, to są właśnie te młode zwierzęta, które tak naprawdę, gdyby zostały w naturze, jednak mają dużo większą szansę przetrwania, przeżycia. Ciężko jest, nawet mając bardzo profesjonalną kadrę, mając odpowiednią wiedzę, mimo wszystko takie młode zwierzęta odchować. Nie jesteśmy w stanie w 100% zastąpić chociażby pokarmu tych, które mają naturalnie, prawda? Na przykład sarna ma około 60 rodzajów różnych składników w mleku, prawda? Nie jesteśmy w stanie dobrać takiego mleka i takiego pokarmu, które w 100% zastąpi to mleko matki. W przypadku na przykład, nie wiem, jeży jest tak, że zwierzęta te nie trawią laktozy, więc musimy wiedzieć, że już, no i też nie zawsze właśnie ten pokarm, który my dajemy, jest idealny dla nich, prawda? W przypadku zajęcy też jest właśnie problem, jeżeli chodzi o odchowywanie takich młodych zwierząt, bo one częściowo trawią swój pokarm, ale mleko zajęczycy ma odpowiednie enzymy, które jeszcze jakby takie złogi w układzie pokarmowym rozkłada, prawda? A my nie jesteśmy w stanie niektórych rzeczy takich po prostu zrobić, mimo najszczerszych chęci, mimo największej wiedzy i więc zawsze, gdy takie po prostu młode, małe zwierzę znajdujemy gdzieś w środowisku naturalnym, w lesie, na łące czy gdziekolwiek, naprawdę powinniśmy się 2 albo nawet 3 razy zastanowić, prawda? Zawsze pamiętać o tym, że możemy zadzwonić pod te numery, o których tutaj pani dyrektor mówiła, czyli 986, tak, które do Straży Miejskiej, która ma odpowiedni do tego referat, który zajmuje się zwierzyną dziko żyjącą, ewentualnie właśnie do naszych pracowników. Oni zawsze będą mogli nam podpowiedzieć, czy rzeczywiście jest potrzeba, żeby takie zwierzę zabrać, czy powinniśmy się jednak jak mimo wszystko oddalić. Może rzeczywiście czasami jest taka sytuacja, że rzeczywiście dane zwierzę jest ranne, potrzebuje naszej pomocy. Widzimy ewidentnie objawy chorobowe u tych zwierząt. Być może wtedy rzeczywiście trzeba było zareagować, ale najlepszym sposobem jest mimo wszystko jednak zadzwonienie do tych osób, do tych służb, które mają odpowiednią wiedzę, są na tyle wykwalifikowane, żeby rzeczywiście nam w danej sytuacji pomóc. A czy gdzieś w okolicach Warszawy występuje zjawisko kłusownictwa? Czy te zwierzęta muszą się borykać też właśnie z takimi wnykami, z jakimiś pułapkami specjalnie na nie zastawianymi? Czy spotykają się państwo z czymś takim? To są incydentalne przypadki. Faktycznie na terenie Warszawy spotykamy się z przypadkami kłusownictwa i to czasami w zupełnie zaskakujących miejscach, bo na przykład w bardzo uczęszczanym przez ludzi lesie kabackim zdarzyło mi się spotkać wnyki i ściągać zwierzęta z tych wnyków, ale nie jest to bardzo duża skala zjawiska. Owszem, kłusownictwo występuje i występuje również kłusownictwo z bronią palną, więc ja tutaj chciałabym zaapelować do mieszkańców, że każdy przypadek jakiegoś dziwnego dźwięku przypominającego strzał mają prawo mieszkańcy zgłosić na policję i Lasy Miejskie Warszawa oczywiście mają pracowników, którzy wykonują odstrzały również na podstawie konkretnych decyzji, które co do których wykonania jesteśmy wyznaczeni, ale my tą naszą obecność i prowadzenie odstrzału w środowisku naturalnym konsultujemy ze Strażą Miejską i z Policją. Po prostu działamy tam, krótko mówiąc, legalnie i wszystkie służby są powiadomione. I nie ma problemu, żeby po prostu nas sprawdzić wtedy. Nie mamy z tym problemu jakiegoś większego. A zgłaszając takie przypadki właśnie jakichś niepokojących dźwięków, możemy pomóc po prostu w złapaniu kłusowników, tak? No bo nasz
naszych pracowników jest niewiele. Mamy jeden, czasami dwa patrole w ciągu doby na terenie całego miasta, które tak naprawdę są non-stop zajęte realizowaniem interwencji związanych z dzikimi zwierzętami, więc my nie jesteśmy w stanie aktywnie przeciwdziałać przypadkom kłusownictwa, a mieszkańców, którzy po prostu spacerują na zielonych terenach, jest bardzo wielu, bardzo dużo i tutaj oni są też naszymi oczami i uszami. I tak jakby strażnikami troszeczkę. Więc oczywiście nie wolno takich interwencji podejmować samodzielnie, ale jak najbardziej zawiadamiać odpowiednie służby. Bo służby leśnej nie mamy w Warszawie. Nie ma straży leśnej, na wzór lasów państwowych. Niestety, ja bardzo nad tym ubolewam, ale nie ma takiej straży leśnej, która mogłaby tutaj patrolować, interweniować, która miałaby przede wszystkim prawo zatrzymać samochód, wylegitymować, sprawdzić bagażnik, czy zatrzymać po prostu osobę. Tutaj jedynymi służbami, które mogą w taki sposób działać, jest Straż Miejska i Policja i po prostu posiłkujmy się tymi służbami. No to już usłyszeliśmy, że tutaj naprawdę jest bardzo bogata zwierzyna w Warszawie, tak? To znaczy jest to bardzo, bardzo dużo różnych gatunków i różnych zwierząt. Tak. Domyślam się, że rysie też z Campinosu przychodzą sobie od czasu do czasu. Słyszeliśmy o kilku przypadkach pojawiania się rysia w lesie Bemowo. Faktycznie jest to po sąsiedzku z Campinosem, więc tutaj te zwierzęta, które mają jednak bardzo duże terytoria, mogą się pojawiać. Pojawiają się również wilki. A czego mieliśmy przypadek ze 2 lata temu, wilk Campinos, który został potrącony i przez 2 doby powiedzmy przebywał w naszym ośrodku, później pojechał na leczenie do Olsztynka i wrócił do Campinosu. I drugi przypadek, który miał miejsce na początku tego roku, który niestety nie skończył się tak dobrze dla zwierzęcia. W rejonie Woli na ulicy Rebusowej również był potrącony wilk, ale tego zwierzęcia nie dało się uratować, ponieważ miało zniszczony kręgosłup i tutaj nie było możliwości po prostu wyleczenia tego zwierzęcia i to zwierzę musiało zostać uśpione. Ale to też pokazuje, że wilki faktycznie są i nie są ludziom, którzy informują nas o powiedzmy spotkaniu czegoś, co jest podobne do wilka, nie zawsze się coś wydawało, tylko faktycznie mają szansę spotkać takie zwierzęta. Tu jeszcze wracając do tematu, w jakich sytuacjach możemy spotkać zwierzęta w Warszawie, to oczywiście przyciąganie zwierząt przez różnego rodzaju źródła pokarmu to jest jedna sytuacja, ale taka naturalna migracja związana albo z sezonową aktywnością, czy po prostu z dobową aktywnością, czyli przemieszczaniem się między miejscami spoczynku, a miejscami, gdzie jest jakiś pokarm, jest też również jak najbardziej, najbardziej możliwa. I w takich sytuacjach właśnie możemy spotkać sarny, a możemy również spotkać dziki, które przemieszczają się z miejsca na miejsce całymi watahami w poszukiwaniu właśnie miejsc pokarmu, albo udając się na spoczynek. No dobrze, no to tak dzikie zwierzęta, rozumiem, ale Warszawa nie jest dzika, w związku z czym rozumiem, że to jest jakoś monitorowane, tak? Ta liczba tych zwierząt, bo tak może się zdarzyć, że będzie ich nagle coraz więcej. Zwłaszcza, że mają przyjazne środowisko w mieście. Tak, środowisko rzeczywiście jest bardzo przyjazne. My przede wszystkim przez wiele lat, w sumie nadal, borykaliśmy się z nadmierną liczebnością populacji dzików na terenie stolicy. Rejestrowaliśmy najwięcej zgłoszeń dotyczących właśnie tych zwierząt. Przez pierwszy okres jakby swojej działalności od 2008 roku prowadziliśmy odłowy tych zwierząt na podstawie decyzji prezydenta miasta stołecznego Warszawy. W tym okresie między 2008 a 2017 rokiem na terenie stolicy, tylko na terenie stolicy odłowiliśmy ponad 3366 dzików, prawda? Teraz akurat mamy taką sytuację. Strasznie dużo. Bardzo dużo. To jest naprawdę bardzo duża liczba. Biorąc pod uwagę to, ile tak mniej więcej średnio w roku się odławiało, to naprawdę były bardzo duże ilości. My szacowaliśmy, że tych dzików na terenie, powiedzmy, stolicy było tak około 1500, prawda? Ale z racji tego, że jakby jest bardzo duża przeżywalność tych dzików, prawda? One mają bardzo dobrą bazę pokarmową. Część tych nawet bardzo młodych loch już ma młode, prawda? Niektóre mają nie tylko raz w roku, ale nawet 2 razy w roku, więc ta populacja cały czas przyrasta, więc my, powiedzmy, utrzymywaliśmy to liczebność tej populacji na w miarę stałym poziomie. Teraz od końca 2017 roku borykamy się jakby na terenie stolicy też między innymi z ASF-em, czyli z afrykańskim pomorem świń, który no, siał duże spustoszenie na początku na wschodniej części kraju. Teraz od 2017 roku jest między innymi w Warszawie. Czy to rzeczywiście jest dobra metoda, żeby likwidować dziki w sytuacji, kiedy ta choroba się
gdzieś tam zagraża nam jakoś? Czy to jest, czy ta choroba, to jest metoda? Ta choroba nie zagraża nam, ludziom, nie zagraża nam pod względem zdrowotnym, zagraża nam pod względem gospodarczym, czyli jest niebezpieczna tak oprócz dzików, również dla naszej hodowli świń. I tutaj utrata możliwości produkcji wieprzowiny przez gospodarstwa, które są tylko nastawione na to i w które już wrzucono bardzo duże środki, żeby po prostu je przystosować do tego, do tej hodowli, które tak naprawdę no, utrzymują taką gałąź gospodarki, jest po prostu bardzo dużym gospodarczym problemem. Ale dobrze, ale czy dziki przychodzą w odwiedziny do świni? No chyba nie, prawda? Ale to my przychodzimy, niestety, my przychodzimy my w odwiedziny do tych świni. Czyli tu człowiek jest problemem. Człowiek jest problemem, ale trzeba pamiętać o tym, że ASF jest bardzo zaraźną chorobą i ten wirus bardzo długo utrzymuje się w środowisku. W padlinie padłego dzika może się utrzymywać do pół roku w stanie zaraźliwości, tak? Przeżywa mrożenie bardzo długie, przeżywa bardzo długie wystawianie na wysokie temperatury, wystawianie na promienie UV. Więc my spacerując w lesie z naszym pupilem, z naszym psem, a później codziennie, na przykład w Lesie Kabackim, gdzie w zeszłym roku praktycznie kilkaset dzików padło na ASF, a później jadąc na weekend do naszej rodziny na wieś, możemy przenieść tego wirusa na swoich butach i na łapkach naszego psa. Więc rozrzedzenie populacji dzików ma o tyle dobre znaczenie, jest o tyle ważne, że ta choroba przenosi się drogą kontaktową między tymi zwierzętami, więc jeżeli te dziki będą miały mniejszą szansę na to, żeby się z sobą spotykać, po prostu ta choroba nie będzie przekazywana między osobnikami. Choroba zabija bardzo szybko, bo praktycznie w ciągu kilku dni zwierzę umiera, więc bardzo szybko... Po zarażeniu. Bardzo szybko po prostu ma bardzo wysoką gorączkę, więc takie zwierzęta, które mają 42 stopnie gorączki, no nie są już specjalnie skore do bardzo dalekich wycieczek, więc po prostu zostają w tym miejscu, w którym, no mniej więcej oczywiście przemieszczają się, ale na niewielkie odległości, w tym miejscu, w którym bytują i jeżeli tych dzików w środowisku będzie mniej, one się po prostu mają mniejszą szansę na to, żeby się ze sobą kontaktować i przekazywać sobie tą chorobę, więc rozrzedzenie populacji tak jest dobre, bo wtedy również my mamy mniejsze ryzyko, że staniemy się wektorem tego wirusa i że zarazimy świnie. Oczywiście bardzo istotna jest biała sekuracja, którą powinni zapewniać rolnicy w swoich gospodarstwach i nie po prostu nie wpuszczać do chlewni, nawet na teren gospodarstwa nikogo, kto mógłby taki wirus przenieść. To jest bardzo istotne. Ale jednak odkażać w jakiś sposób. Odkażać. Ale oczywiście no, powinniśmy wszyscy o to dbać, bo to jest nasze dobro jednak. No, ta gałąź gospodarki jest dosyć istotna, daje utrzymanie wielu osobom. No my, większość Polaków jednak również nie jest wegetarianami, więc ważne, żeby to mięso, które ląduje na naszych talerzach, było produkowane tutaj u nas. A trzeba przyznać, że problem ASF-u rzeczywiście był dosyć duży. My w tamtym roku między innymi braliśmy udział wspólnie z między innymi z powiatowym lekarzem weterynarii i ze strażą miejską w różnego rodzaju poszukiwania, więc przeszukiwaliśmy tereny głównie zielone albo tereny, na których wcześniej były znajdowane właśnie martwe, padłe zwierzęta. Tylko w tamtym roku w ogóle martwych dzików na terenie Warszawy znaleźliśmy, było około 650, prawda, powiedzmy około kilku, tam 100, to były dziki kolizyjne, ale cała pozostała część tej grupy, no to były jednak zwierzęta, które padły i w wielu przypadkach miały właśnie ten ASF, prawda? Więc takie padłe dziki nieznalezione też są potencjalnym czynnikiem, który może powodować rozprzestrzenianie się tej choroby na jeszcze. Ale to mówimy o przypadkach, kiedy zwierzęta padną, no to możemy łatwo policzyć, prawda? No bo każda interwencja wiąże się z tym, że no jest jakoś zaznaczona. Natomiast czy wiemy, ile tych dzików jest w Warszawie, w okolicach Warszawy i pozostałych zwierząt? Czy to jakoś, właśnie o ten monitoring mi chodziło bardziej? Czy możemy to jakoś śledzić? Nie wiem, czy mają obroże te zwierzęta? Czy można gdzieś na stronie internetowej zobaczyć tą watachę wilków, która się przemieszcza wzdłuż Wisły? Bo to byłoby też fajne, takie, myślę, kształcące doświadczenie. Zwierzęta nie mają zdecydowanie zamontowanych obroży, chipów, ani jakichś innych nadajników, które by wskazywały ich lokalizację. Za po dużo pierwsze, ich jest? Jest ich za dużo, jest to niewykonalne. Po drugie, trudno też przewidzieć, w jaki sposób coś, co jest zamontowane na zwierzęciu, wpływa na jego życie, bo no, jakiś element zamontowany, czy wszczepiony, może też zmieniać jego zachowanie tego zwierzęcia, po prostu. Więc tutaj montowanie wszystkiego, znaczy takich elementów zwierzakom po prostu
prostu no, też mogłoby nie dać do końca miarodajnych wyników i tak naprawdę nie ma takiej potrzeby. Jeżeli chodzi o inwentaryzację stanu zwierząt, to na terenie Warszawy się tego nie prowadzi, tak w taki sposób bezpośredni, czyli my nie wychodzimy, nie liczymy wszystkich dzików, ponieważ jest to po prostu niemożliwe. Po pierwsze, zwierzęta nie respektują granic administracyjnych miasta, migrują, czy sezonowo, czy nie meldują się. Nie meldują się, nie informują nas, że opuszczają miasto stołeczne lub że się właśnie wprowadzają, więc możemy jedynie szacować, ale jest kilka takich przesłanek, na podstawie których jesteśmy w stanie oszacować liczebność zwierząt. Przede wszystkim praca naszych pracowników terenowych, którzy po pierwsze widzą, ile zwierząt ginie na drogach, widzą w których miejscach, widzą jakie gatunki, i oczywiście my to wszystko ewidencjonujemy. Ewidencjonujemy zgłoszenia od mieszkańców, które pochodzą z różnych dróg telefonicznych, mailowych, z portalu 19115. To też nam pokazuje, w których miejscach te zwierzęta po prostu występują. Sama śmiertelność zwierząt na drogach też pokazuje, którędy zwierzęta migrują, w jakich porach, które gatunki. Więc to też jest bardzo ciekawa informacja, jeżeli takie dane zbierze się z kilku lat. Jeżeli chodzi o inwentaryzację zwierząt taką sensu stricto, prowadzi ją się w obwodach łowieckich, czyli tak naprawdę poza terenem Warszawy. Obwody łowieckie, które są dzierżawione przez Polski Związek Łowiecki i zarządzane przez koła łowieckie, mają obowiązek raz w roku przeprowadzić, znaczy na terenie tych obwodów jest obowiązek raz w roku przeprowadzenia inwentaryzacji. I tak, no właśnie, Warszawa obejmuje jakiś obwód łowiecki? Nie, Warszawa niestety nie jest objęta żadnym obwodem łowieckim, więc tutaj gospodarowanie populacjami odbywa się tak na zasadzie od decyzji do decyzji, od przypadku do przypadku, od stwierdzenia nadmiernej liczebności jakiegoś gatunku do następnego stwierdzenia. Mhm. Oczywiście, jeżeli jest potrzeba redukcji populacji, to wtedy prezydent może wydać zgodę na redukcję takiej populacji. My właśnie funkcjonowaliśmy na podstawie wydanych decyzji dotyczących dzików, a jeżeli na przykład występuje jakiś inny czynnik, chociażby chorobotwórczy, to wtedy jednostki sanitarne mogą tutaj wydawać takie decyzje i właśnie też otrzymywaliśmy takie decyzje do wykonania pochodzące od powiatowego i wojewódzkiego lekarza weterynarii, związanych właśnie z likwidacją ASF-u. Ale jeżeli chodzi o tereny pozawarszawskie, które już są obwodami łowieckimi, które są zarządzone przez Polski Związek Łowiecki, tam przeprowadza się inwentaryzacja. Oczywiście jest kilka metod prowadzenia tych inwentaryzacji. One są uzależnione od gatunku, od charakterystyki takiego obwodu, czy jest to obwód leśny, czy polny, czy mamy więcej sarny, czy więcej dzika, czy więcej łosia. Ale szacuje się liczebność zwierząt w Polsce. Oczywiście takie statystyki również są dostępne na stronach internetowych, czy to GUS-u, czy Polskiego Związku Łowieckiego, czy na przykład Lasów Państwowych, które też publikują takie roczne podsumowania, między innymi dotyczące liczebności zwierząt i dotyczące liczebności czy ilości pozyskanych zwierząt w ramach prowadzenia racjonalnej gospodarki łowieckiej. Mhm. Ale rozumiem, że strzelby wiszą generalnie u was gdzieś tam w takich szafkach bezpiecznych i one tylko są wyjmowane w takich sytuacjach. Tak? To znaczy, nie ma takiego, strzelby tego, są wyjmowane. Okres tutaj zaczynamy łowów i idziemy taki. Po pierwsze, pracownicy działu ochrony zwierzyny są myśliwymi, aktywnymi myśliwymi i są wieloletnimi pracownikami Lasów Miejskich Warszawa, czyli mają bardzo dobrze rozpoznaną topografię miasta, szlaki migracyjne zwierząt i sposoby zachowania zwierząt w różnych sytuacjach. Więc w momencie, kiedy na Lasy Miejskie Warszawa jest nakładany obowiązek realizacji jakiejś decyzji dotyczącej czy to odłowu, czy odstrzału tych zwierząt, to po prostu mamy brygadę ludzi przygotowaną do pełnienia spełniania tego obowiązku, pełnienia tej pracy. Nie są to osoby z zewnątrz, nie są to osoby przypadkowe, nie są to osoby wybierane na przykład na podstawie przetargu, gdzie cena gra rolę. Więc tutaj i warszawiacy powinni czuć się bezpieczni, no i obym nie musiała nigdy oczywiście zaprzeczać, tak, czy tłumaczyć się z czegoś, ale no do tej pory i tych odstrzałów i odłowów było sporo, no i na szczęście nic złego się nikomu nie stało, bo jednak dla nas bezpieczeństwo mieszkańców jest priorytetem. I co więcej, my na przykład prowadząc odłów lub odstrzał nie zamykamy lasu, nie zamykamy żadnego terenu z użytkowania rekreacyjnego, staramy się po prostu wykonywać te prace w taki sposób, żeby mieszkańcy praktycznie o tym nie wiedzieli, żeby mieszkańcom nie przeszkadzać w ich codziennej aktywności, żeby to w taki sposób, żeby to było jednak bezpieczne dla mieszkańców. No i przede wszystkim bezpieczne też dla tych pracowników. No tu, gdyby komuś zdarzył się jakiś wypadek w pracy, no to po prostu, krótko mówiąc, idzie siedzieć, więc no też nikt sobie nie pozwoli na jakąś lekkomyślne stosowanie broni palnej w mieście. To jest bardzo ważne, żeby jednak o to bezpieczeństwo wspólne nasze dbać. No i jeszcze chciałem zapytać o ten ośrodek rehabilitacji. Czy on jest duży, bo dużo zwierząt jest w takim razie i bardzo różnorodnych. I co, w takim razie można tam przyjechać, nie wiem, zobaczyć te zwierzęta, czy jakoś pomóc, czy tam wolontariat też funkcjonuje w tym ośrodku?
Ośrodek rzeczywiście jest specjalistyczny, jest przystosowany do tego, żeby można było do niego przyjmować wszystkie zwierzęta. Ile tam jest w tej chwili zwierząt na przykład? W tej chwili mamy ponad 20 zwierząt. Są to różne gatunki tych zwierząt. Mamy między innymi sarnę, mamy borsuka, mamy bobra, mamy wiewiórki, mamy jeże, mamy sarnę, to już chyba mówiłem. Także tych lisy, tak. Mamy jeszcze kilka lisów. Także tych zwierząt jest, różnorodność jest duża, szczególnie właśnie w tym okresie, szczególnie wiosennym, jesiennym. Zimą zdecydowanie tych zwierząt jest mniej, część z nich zapada, hibernuje, zimuje też u nas. Ośrodek, tak jak mówiłem, jest przystosowany do tego, żeby przyjmować przede wszystkim zwierzęta z gromady ssaki. Ośrodek generalnie funkcjonuje na podstawie decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Na mocy tej decyzji został utworzony i powołany. W decyzji tej też mamy zapisane ściśle, co możemy, a czego nie możemy w tym ośrodku robić. Jeden z zapisów mówi między innymi o tym, że nie możemy ośrodka udostępniać osobom postronnym. Także wolontariat, o którym pan wspomniał, akurat w przypadku naszego ośrodka nie wchodzi w grę. Z czego to wynika? Wynika to przede wszystkim z tego, że tak naprawdę celem nadrzędnym prowadzenia ośrodka jest przywracanie tych zwierząt do środowiska naturalnego, prawda? Im mniejszy kontakt z ludźmi, tym szansa powrotu takiego zwierzaka do środowiska naturalnego jest większa. Im mniej kontaktu z ludźmi, im mniej osób danymi zwierzętami się zajmuje, tym rzeczywiście prawdopodobieństwo powrotu tego zwierzęcia jest zdecydowanie większe. Co obserwujemy? Dzięki temu, że już powiedzmy ten ośrodek funkcjonuje od 2008 roku, mamy pewne doświadczenia, wiemy jak to działa i rzeczywiście tak jest, jak teraz powiedziałem, im mniejszy kontakt, im mniej ludzi zajmuje się danym zwierzęciem, tym jest zdecydowanie łatwiej. W pierwszym okresie, kiedy zwierzę takie trafia do ośrodka rehabilitacji zwierząt, jest badane przez lekarza weterynarii, ustalamy, jak powinniśmy w dalszym jakby etapie postępować z tym zwierzakiem. Dobieramy odpowiedni pokarm, ustalamy, w jakich warunkach powinno przebywać, jak się powinno go karmić, jak się powinno nim zajmować. Mamy więc takie miejsce w ośrodku, w którym jest tak prowadzone jest leczenie i rehabilitacja tych zwierząt, zarówno tych, które są powiedzmy chore, które są ranne, które ucierpiały w wyniku kolizji drogowych, czy też właśnie zawisły na przykład na płocie, czy ucierpiały tak jak jeże w wyniku kolizji, powiedzmy w cudzysłowie kolizji z kosiarką. Więc mamy takie miejsce, w którym to leczenie i rehabilitacja tych zwierząt się odbywa i w momencie, kiedy takie zwierzę zaczyna już jakby dochodzić do siebie, nabierać sił i pojawia się szansa na to, że będziemy mogli wypuścić je do środowiska naturalnego, wtedy jakby ograniczamy kontakt tego zwierzaka z opiekunami, prawda? W przypadku niektórych zwierząt wręcz zwierzęta same zaczynają pobierać sobie pokarm. Między innymi jest tak w przypadku jeleniowatych, czyli saren, łosi, które do nas trafiają. Jeżeli już widzimy, że jest szansa, żeby zwierzę można było przywrócić do tego środowiska naturalnego, przenosimy je jakby do zagrody, której same pobiera sobie pokarm, kiedy kontakt z tymi opiekunami jest zdecydowanie mniejszy. Ale w ośrodku mogą przebywać tylko opiekunowie, no nikt poza niestety nie. No to jakaś kamerka internetowa by się przydała chyba, chociaż żebyśmy mogli coś tam podpatrzeć, zobaczyć. Byśmy tak byli troszkę bliżej i ośrodka, i lasu, i też moglibyśmy lepiej zrozumieć i też edukacyjnie to by chyba wpłynęło. No jeszcze będziemy o tym rozmawiać, myślę. Może tak. To jest jakiś pomysł na taką edukacyjną działalność zewnętrzną właśnie, bo skoro nie można przyjść zobaczyć, no to... Ale chciałem jeszcze o jedną rzecz zapytać, bo tak słyszałem, że jeśli spotkamy dzikie zwierzę, właśnie szczególnie jakieś młode dziecko, i je pogłaszczemy, to ono czasem może ten zapach odstraszać rodziców potem od tego zwierzęcia. Nie wiem, czy to jest prawda, czy to jest mit. Proszę mi to rozwikłać. Tak, rzeczywiście jest tak, że w momencie, kiedy widzimy, tak jak już wcześniej mówiliśmy, takie małe zwierzę, staramy się rzeczywiście nie dotykać go, nie podchodzić, nie zostawiać tego swojego zapachu. Istnieje duże ryzyko, że po prostu po powrocie, gdy matka wyczuje nasz zapach, nie podejdzie do tego zwierzęcia, nie będzie zainteresowana jakby opieką nad nim, może odtrącić to zwierzę. Dlatego już na samym początku mówiliśmy o tych porwaniach tych zwierząt, mówiliśmy o tym, żeby tych zwierząt zdecydowanie nie zabierać i w pierwszej kolejności zawsze informować te służby miejskie, które rzeczywiście mają odpowiednią wiedzę i kwalifikacje do tego, żeby powiedzieć nam, jak w danej sytuacji zadziałać, a kiedy będzie taka potrzeba, same przyjadą i nam w tej sytuacji pomogą. Także tak jak mówiliśmy, najważniejszą rzeczą jest rozsądek i takie rozsądne podchodzenie do zaistniałej sytuacji. Nigdy nie postępujmy pochopnie, nie podchodźmy do tych zwierząt.
Pamiętajmy o tym też przede wszystkim nie tylko w przypadku małych zwierząt, ale też w przypadku zwierząt innych, rannych, dużych, na przykład jak spotkamy gdzieś na terenie chociażby no tutaj stolicy, nie podchodzimy, nigdy nie wiem, jak takie zwierzę tak naprawdę się zachowa. Cały czas musimy mieć tam gdzieś z tyłu głowy, że jednak to jest to dzikie zwierzę, prawda? Nie wiemy, jaka będzie jego reakcja na to, jak do niego podejdziemy, jak zaczniemy, jak będziemy próbowali je głaskać, jak będziemy próbowali pomóc, powiedzmy, temu zwierzęciu. Może to się okazać, no, też często niebezpieczne dla nas. W przypadku na przykład wypadków czy kolizji drogowych na terenie stolicy często zdarza się, że zwierzęta przeżywają i są ciężko ranne. Też musimy zachować rozsądek. Nie możemy do takiego zwierzęcia bezrefleksyjnie podchodzić, głaskać, przytulać, czy tam, nie wiem, okrywać kocykiem, ze względu na to, że no właśnie to są cały czas dzikie zwierzęta i to musimy zawsze mieć z tyłu głowy. No dobrze, czyli miejmy świadomość tego, co robimy przede wszystkim i w razie potrzeby zwracajmy się do ośrodka rehabilitacji zwierząt, jeśli taka potrzeba jest, a pierwszy kontakt raczej ze służbami miejskimi, tak? I z policją ewentualnie. No, pierwszy kontakt jest zalecany ze służbami miejskimi z bardzo prostego powodu. Naszych pracowników po prostu jest o wiele mniej niż strażników miejskich, więc tutaj czas dojazdu patrolu Straży Miejskiej czy patrolu Lasów Miejskich Warszawa przemawia zdecydowanie na korzyść Straży Miejskiej. Z tego powodu lepiej po prostu w pierwszej kolejności kontaktować się ze Strażą Miejską, ponieważ reakcja będzie sprawniejsza. No dobrze. Rozmawiamy cały czas o tym, jak zwierzęta dobrze się czują w naszym otoczeniu. To zastanówmy się, czy ludzie czują się dobrze w otoczeniu zwierząt, no bo tak zaczyna może wyglądać też, że te zwierzęta zaczynają nas trochę otaczać. Szczególnie, że mają takie dobre środowisko tutaj w Warszawie. Czy są jakieś wypadki, gdzie jak gdyby osobami poszkodowanymi są ludzie, a nie zwierzęta przez te zwierzęta właśnie. No, bo się boimy, ale czy rzeczywiście to jest jakiś, jest się czego bać? Wypadki, kolizje drogowe ze zwierzętami są, no, powiedzmy, bardzo częste w Warszawie. Mogą być niebezpieczne praktycznie, dla człowieka. Praktycznie też. Nie ma doby, żeby kilka takich kolizji, jedna czy kilka się nie zdarzyło. Jeżeli chodzi o takie krótkie statystyki, to w tym roku ponad 80 saren zginęło właśnie w kolizjach drogowych. W sumie znaleźliśmy... No, a ludzi czy zginęło w tych wypadkach, to znaczy tak, w tych my kolizjach? Nie mamy jeżeli chodzi o statystyki, to wiemy, ile zwierząt zginęło, ponieważ my sprzątamy te zwłoki, albo te zwierzęta pokolizyjne trafiają do naszego ośrodka, więc mamy tutaj dosyć dobre rozeznanie, ile tych zwierząt i gdzie ginie, więc 98 saren zginęło w tym roku w różnego rodzaju wypadkach, z tego ponad 80 w kolizjach drogowych. Jeżeli chodzi o dziki, to jest ponad 70 sztuk właśnie w kolizjach różnego rodzaju. 11 łosi jest martwych, z czego większość właśnie zginęła w kolizjach drogowych. Kilka zawisło po prostu na płocie, więc to są takie mało przyjemne sytuacje. Nie mamy informacji, ile w tych kolizjach ginie osób. To znaczy, zakładam, że nie giną, ponieważ to byłyby bardzo głośne wypadki i na pewno byśmy z innych mediów o czymś takim słyszeli, ale jeżeli chodzi o straty materialne, czy na przykład ranne osoby, to po prostu takich informacji nie posiadamy, ponieważ no, Straż Miejska czy Policja nam nie udostępniają takich informacji, ale zderzenie z takim zwierzęciem jak sarna czy dzik poważnie uszkadza samochód i tutaj ryzyko poranienia ludzi też jest dosyć wysokie, więc na pewno ranne osoby również się trafiają w tym przypadku i no i taka to są i materialne i społeczne dosyć duże straty. Więc faktycznie takie spotkanie ze zwierzętami nie są zbyt miłe, ale jest jeszcze jedno zwierzę, o którym nie powiedzieliśmy, spotkanie którego jest niezbyt przyjemne, mianowicie kleszcze. Bo klesze są takim naturalną konsekwencją obecności większych dzikich kręgowców w naszym otoczeniu. Klesze są pasożytami, które w ciągu swojego życia potrzebują kilku żywicieli, od małych gryzoni po dziki i sarny, czy na przykład jakieś większe łosie. I te zwierzęta, mając na sobie przyczepionego klesza, po prostu przenoszą go z miejsca na miejsce, klesz odpada, czeka na następnego żywiciela lub na przykład rozmnaża się, lub na przykład przechodzi na nas, czy przechodzi na naszego psa. Więc tak naprawdę też im więcej zwierząt w Warszawie, tym więcej również na przykład kleszczy. Więc też powinniśmy mieć tego świadomości, kiedy wchodzimy na spacer gdzieś z psem, to dlatego dobrze go trzymać na smyczy, tak żeby nie mógł wchodzić w jakieś takie
zakrzaczone dzikie miejsca, żeby po prostu czegoś na sobie nie przyniósł i później nie przekazał nam takiego kleszcza, no bo kleszcz odpadając z psa, który jest zabezpieczony, no odpadnie pod naszą klatką schodową, odpadnie na trawniku, odpadnie w naszym domu. My możemy również przechodząc przez takie zakrzaczone miejsca po prostu jakiegoś kleszcza złapać i powinniśmy mieć świadomość, że borelioza jest chorobą jednak nieuleczalną, która daje bardzo niespecyficzne objawy i jest przez to niebezpieczna. Mhm. I to też państwo zajmują się rejestrowaniem liczby tych kleszczy, czy jakiejś boreliozy? My czy... nie zajmujemy się rejestrowaniem takich przypadków, ale mając kontakt ze zwierzętami, po prostu widzimy, ile kleszczy na nich jest. I na przykład jeże są tak bardzo zakleszczonymi zwierzętami. No, ale bardzo. Nie każdy kleszcz ma tą boreliozę. Oczywiście, prawda? Że nie każdy ma, ale to pokazuje, ile tak naprawdę tych kleszczy w środowisku jest, że jest to bardzo duża ilość. I jednak no, powinniśmy też dbać o siebie, bo nie ma takiego środka, którym moglibyśmy się popryskać i być w 100% pewni, że tego kleszcza do domu na sobie nie przyniesiemy. Zawsze jednak musimy się sprawdzić. I tak w zasadzie najbezpieczniej po prostu nawet się niespecjalnie pryskać, bo tylko po prostu zawsze się sprawdzać po wycieczce do lasu czy na jakieś tereny zielone, bo jest jednak jakieś tam ryzyko, że coś złapiemy, a sporo kleszczy, sporo odsetek, no nie ma takich jednolitych badań, które by dawały ilość konkretną kleszczy, czy to jest 10% zarażonych, czy 30% zarażonych, są różne badania, no ale to jest dosyć tak, przy tej ilości kleszczy w naszym środowisku jest to jakieś dosyć już istotne ryzyko przebywania na terenach zielonych. No dobrze, to dziękuję w takim razie. Chyba wyczerpaliśmy temat dzikich zwierząt w Warszawie, chociaż pewnie pojawią się nowe jakieś pytania. Gdyby ktoś miał ze słuchaczy, to proszę zadać. Jeszcze kilka razy będziemy się spotykać i na te pytania będziemy mogli odpowiedzieć. A moimi gośćmi była pani Angelika Gackowska. Dziękuję bardzo. I pan Robert Strong, kierownik działu do spraw ochrony zwierząt. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. To był podcast dla Wikipedii z serii Lasy Warszawy. Zapraszamy do subskrybowania kanału i słuchania poprzez iTunes, czytniki na Androida lub bezpośrednio ze stron Wikipedii w hasłach, których dotyczą audycje. Podcasty Lasy Warszawy wyprodukowane zostały we współpracy z jednostką Lasy Miejskie Warszawa.